Barbara Kurdej-Szatan zmaga się z okropną chorobą. Diagnoza lekarza okazała się wstrząsająca i niestety trafna. Fani aktorki nie mogą uwierzyć w tak przykre informacje. Barbara Kurdej-Szatan, choć chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie zdradza najciekawsze informacje zza kulis, choć raczej niechętnie ujawnia szczegóły ze swojego życia prywatnego, a jeśli już to robi, dba o to, by nie ujawnić zbyt wiele. Mimo iż aktorka zawsze jest szczera i nie ukrywa swoich negatywnych emocji, osobiste problemy stara się zachować dla siebie i swoich bliskich. Nic zatem dziwnego, że nawet najwięksi fani nie mieli pojęcia o jej kłopotach zdrowotnych. Barbara Kurdej-Szatan poznała wstrząsającą diagnozę. Lekarz przypadkiem odkrył u niej okropną chorobę pasia. Od kilku dobrych lat świetnie sprawdza się jako serialowa Joasia w kultowym Mem jak miłość. Aktorka doskonale radzi sobie z pracą, dlatego raczej nie spodziewała się, że to właśnie na planie, w czasie kręcenia jednej ze scen, nabawi się tak poważnego schorzenia. Akcja rozgrywała na zewnątrz, gdzie niestety do gwiazda TVP została ukąszona przez kleszcza. Fakt ten została wykryty bardzo późno, dlatego, gdy tylko poznała diagnozę, musiała jak najszybciej podjąć się leczenia. Niestety na boreliozę, którą zarażony był kleszcz, nie ma jednego leku, dlatego Basia od kilku lat musi regularnie stawiać się na badaniach. Musiała nawet zastosować specjalną dietę, która ma pomóc jej pozbyć się problemu. Ponadto przyjmuje leki. Mimo wszystko aktorce wciąż nie udało się skutecznie zwalczyć boreliozy. Dzisiaj grzeje, 1. Dowiedziała się o zdradzie męża i pojechała do jego pracy. Finału nikt nie mógł przewidzieć. 2. Cała Polska do końca miała nadzieję, że jednak się uda. Niestety, nie żyje, musiałam definitywnie odstawić cukier, białą mąkę i nabiał krowi, ponieważ chodziło nie tylko o to, żeby pozbyć się bakterii, lecz także żeby odgrzybić organizm, ponieważ swego czasu zażywałam dużo antybiotyków. Przez to candida, grzyby, które zazwyczaj znajdują się w jelicie, rozprzestrzeniły się, mimo tego, że zażywałam specjalne osłony. Trudno jest nad tym zapanować, potrzebna jest dieta długoterminowa, wyznała aktorka podczas jednego z wywiadów. Najlepsze newsy dnia, źródło, RMF FM. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.